24 pytania. Rozmowa poranka. Nasz kolejny gość to pani Joanna Kluzik-Rostkowska, posłanka Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Szanowna pani poseł, jest taki sondaż, pojawił się taki sondaż o tym, kto byłby najlepszym liderem Platformy Obywatelskiej i jak pani sądzi, kto go wygrał? Wygrał go Rafał Trzaskowski, natomiast Trzaskowski. Ja jestem przekonana, że dzisiaj nie powinniśmy specjalnie rozmawiać o Platformie, która na pewno sobie poradzi, tylko powinniśmy rozmawiać o rządzie, o Mateuszu Morawieckim, na którym zaczynają ciążyć zarzuty, jest sprawa w prokuraturze, jest kwestia turowa, jest kwestia zakupu dronów przez Polskę dosyć nagłe w Turcji. Także myślę, że Platforma jest na dobrej drodze, żeby dobrze pracować, żeby odzyskać swój status najważniejszej partii opozycji, a dzisiaj naprawdę się w Polsce źle dzieje. No, ja myślę, i to że nie z winy Platformy. Ja myślę, że każdy jasność. W opozycji chciałby rozmawiać o rządzie i vice versa, a ja zawsze wolę zawsze z zainteresowanymi rozmawiać o jakby ich ogródku i dlatego będę drążyła sprawę pana poparcia dla pana Budki, który w tym rankingu zdobył zaledwie 4% poparcia. To znaczy 4% uznało, że on może być najlepszym kandydatem. Na drugim miejscu był Donald Tusk. Co prawda 20% go poparło, a Rafała Trzaskowskiego 40%, no ale 20% to jest jednak 5 razy więcej niż 4%. Także widać, że Borys Budka no, ma kłopoty jako lider. Pani redaktor, znaczy znowu wracając do samego początku, opozycja nie jest sama dla siebie, tylko jest właśnie po to, żeby punktować działania rządu, więc będę się upierała, że to, co się w tej chwili dzieje w Polsce, jest znacznie ważniejsze, to, co się dzieje w partii. Rzeczywiście jesteśmy w trudnym momencie, dlatego napisaliśmy ten list, dlatego ze sobą rozmawiamy i teraz jest pytanie, mam nadzieję, że szybko sobie na nie odpowiemy, co zrobić, żeby odzyskać ten status lidera opozycji właśnie po to, żeby móc budować solidną koalicję na opozycji, żeby w 2023 roku odsunąć PiS od władzy, żebyśmy już nie mieli do czynienia z sytuacjami, gdzie NIK składa do prokuratury wniosek w sprawie szefa rządu, gdzie nie potrafimy się dogadać tak naprawdę z żadnym sąsiadem, gdzie tak naprawdę z niewiadomego powodu zaczynamy mieć jakiś w pewnym sensie militarne kontakty z Turcją, która jest członkiem NATO, ale wszyscy wiemy, że od paru lat jest bardzo kłopotliwym członkiem NATO, więc po to my musimy być silni, żeby odsunąć PiS od władzy, bo ta dewastacja jest naprawdę coraz bardziej przerażająca. No, ktoś powiedział słusznie, że nie pokłóciliśmy się jeszcze tylko z Bałtykiem. No, czekam. No ale pani poseł, jednak ja wiem, że pani tak cały czas weksluje tutaj na problemy rządu, ale jak pani mówi o tym, że chcecie być liderem opozycji, no to ja się pytam, to kto jeszcze chce, żebyście byli liderem opozycji, bo wśród partii opozycyjnych takich chętnych nie ma. Pani redaktor, oczywiście każda z partii chce być liderem, tylko jest pytanie, która ma do tego kompetencje. Więc jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, partię, która już ma 20 lat, partię, która potrafiła wybory wygrywać i budować wokół siebie koalicję w czasie, kiedy rządziła, potrafiła również budować koalicję w czasach, kiedy była w opozycji. Mamy bardzo wielu doświadczonych polityków, więc mamy taką bardzo solidną bazę do tego, żeby tym liderem opozycji być. Czy inne partie też by tego chciały? Oczywiście, nie ma się na co obrażać. Polityka jest właśnie taką grą, gdzie każdy chce zdobyć jak najwięcej siły po to, żeby być liderem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Natomiast nam bardzo zależy na tym, żebyśmy potrafili tę zdolność budowania koalicji w opozycji odzyskać, dlatego że doświadczenie między innymi polskie mówi, że jak jest kilka partii, one są mniej więcej te samej wagi, to znaczy mają mniej więcej takie samo poparcie i zawierają
koalicje, to te koalicje są chybotliwe, nietrwałe, więc bardzo dobrze jest, jeżeli jest jakaś jedna siła dominująca, po to był ten list, po to była rozmowa w zeszłym tygodniu. Ja w tej chwili czekam, mam nadzieję, że to się wydarzy bardzo szybko, że Borys Budka i wszyscy, którzy dzisiaj za partię są odpowiedzialni, pokażą taką mapę drogową, jak dojść do tej sytuacji odzyskania zaufania wyborców, odzyskania tej pozycji lidera. Czy mamy czas na to? Nie, nie mamy czasu. Ja uważam, że to się musi wydarzyć w przeciągu najbliższych 2 tygodni, żebyśmy widzieli, jak no to sobie... Szybko. Tak, to znaczy, jeśli chcemy te pozycje odzyskać, to naprawdę nie mamy czasu. A ja wracam do tych wydarzeń w Polsce, to naprawdę się dzieje tak niedobrze, że tutaj trzeba bardzo szybko się tym zająć. No dobrze, ale wie pani, to w takim razie, proszę bardzo, możemy do tego przejść, ale w kontekście opozycji, bo prawdę mówiąc, jeżeli ja słyszę o tym, że prezes Banaś, prezes NIK-u złożył zawiadomienia do prokuratury przeciwko premierowi, przeciwko ministrom i słyszę w odpowiedzi, że Borys Budka będzie wnosił o wotum nieufności dla tych ministrów, to prawdę mówiąc ziewam z nudów, bo przez 5 lat nic innego nie robiliście, tylko wnosiliście wota nieufności dla rozmaitych ministrów, a kończyło się to zawsze tak, jak się kończyło, czyli biciem piany, a potem odrzucaniem tych wniosków. Pani redaktor, opozycja ma w demokracji ma pewne narzędzia, a pewnych nie ma. Jednym z narzędzi jest właśnie wotum nieufności. I każda opozycja, w tej chwili robi to Platforma, w czasach, kiedy Platforma to rządziła, robił to PiS, to po prostu korzystała z tego instrumentu. Czy zwykle przegrywa opozycja w takie żądania? Tak, natomiast jest to bardzo dobra przestrzeń do debaty, do wypunktowania wszystkich nieprawidłowości. No naprawdę jesteśmy w sytuacji wyjątkowej, w której premier wcześniej czy później będzie miał wielkie kłopoty w związku z decyzjami, które podjął. To się jeszcze okaże, czy będzie miał. Proponuję jeszcze nie skazywać pana premiera, bo jeszcze do tego daleka droga. Ale ostatnio widziałam właśnie waszego lidera, pana Borysa Budkę, który krytykował pomysł budowy fabryki samochodów elektrycznych, prawda? Krytykował też pomysł budowy centralnego portu komunikacyjnego i przekopu Mierzei Wiślanej i zdaje mi się tego tunelu pod łączącego Świnoujście, prawda? Świnoujście, nie, no właśnie, nie krytykuję. Czy w ogóle jest coś, co się panu Borysowi Budce podoba? Czy wszystko mu się nie podoba? Pani redaktor, ale czy jest coś, co się PiS-owi udało? No? Czy była deklaracja miliona elektrycznych samochodów? Była. No, czy są te samochody? No a jak się nie wybuduje fabryki, to ich na pewno nie będzie. Pani redaktor, centralny port, no to tutaj jest, mogłybyśmy na ten temat rozmawiać długo. Problem polega na tym, że PiS od czasu do czasu rzuca takie bardzo śmiałe propozycje, tylko z tego nic nie wynika. No, w tej chwili się umówił z Lewicą na 75 tysięcy mieszkań, tylko ja pytam, gdzie są te wszystkie mieszkania, które miały być wybudowane już wcześniej. Jeżeli chodzi o tunel w Świnoujściu, to przecież nikt nie ma nic przeciwko temu, żeby był tunel, tylko myśmy przypominali, że to jest tunel, o który zadbały władze samorządowe i który był finansowany z pieniędzy europejskich, więc tylko tu nam to trochę leżało na sercu, że na samym końcu przyjechał rząd i powiedział, a to my. No to takie jest budowanie propagandy na dosyć niepewnych podstawach, powiedziałabym. Rząd PiS-u bardzo dużo mówi, bardzo dużo obiecuje, natomiast gdybyśmy tu zrobiły podsumowanie, cóż takiego się udało, no to z tym byłoby już znacznie, znacznie gorzej. Więc my krytykujemy obietnice, za którymi nic nie idzie dalej.
No tak, no ale jednak coś się wyborcom podoba, skoro PiS po raz drugi wygrało wybory i po raz drugi pan prezydent Duda wygrał wybory. Zatem można zakładać, że jednak wyborcy nie są tak rozczarowani jak opozycja. A chciałam panią spytać o odpowiedź na Polski Ład z waszej strony, dlatego że to jest taka rzecz, o której jak rozmawiam w nieoficjalnych rozmowach, to wielu polityków z Koalicji Obywatelskiej mówi, no tak, PiS przedstawił Polski Ład, tak, ten swój wielki program, a odpowiedzi na to nie było żadnej. Dlaczego? My tę odpowiedź będziemy dawać po kolei, bo tam jest bardzo wiele rzeczy poruszonych. Największy problem, jaki my mamy z Polskim Ładem, jest taki, że jesteśmy w sytuacji, w której jeżeli chcemy, żeby Polska się rozwijała, to trzeba postawić na przedsiębiorców, trzeba postawić na miejsca pracy, trzeba w tę przestrzeń wspólną wprowadzać takie instrumenty rozwojowe. A ten program skupia się głównie na redystrybucji tego, co mamy w tej chwili. Ale ponieważ jest bardzo wielowątkowy, to będziemy tutaj zajmować się tym po kolei. To, co jest dla mnie najtrudniejsze, akurat tak się złożyło, że rozmawiałam z kimś ostatnio na temat tych ostatnich 30 lat i już mało kto pamięta, że my w roku 89 byliśmy w sensie PKB na tym samym poziomie co Ukraina. I te 30 lat dobrej polityki rozwojowej właśnie, inwestowania w firmy, w miejsca pracy, no, dało nam dzisiaj, no chyba nikt nie ma co do tego żadnej wątpliwości, dużą przewagę nad Ukrainą, a nie startowaliśmy dokładnie z tego samego poziomu. No tak, bo tam jeszcze Czesi byliśmy. Ale to znaczy, że ta praca, że jakby ich inwestowanie w pracę ma sens, tak? A jeżeli będziemy się zajmowali tylko odpowiedzią na pytanie, jak podzielić to, co mamy, no to zatrzymamy się w tym rozwoju. To jest coś, co mnie, co mnie w tym Polskim Ładzie naprawdę martwi. Pani poseł, niestety musimy kończyć, nasz czas dobiega końca, ale mam jedno pytanie i krótka odpowiedź. Naprawdę, czy pani zdaniem panowie posłowie Zalewski i Raś powinni być z powrotem przyjęci do Platformy, czy nie? Obaj ci posłowie zostali wyrzuceni w sposób, którego ja nie rozumiem, bez rozmowy, bez dania racji. W związku z tym ja w tej chwili czekam na to, co powie sąd koleżeński, bo odwołują się. Z mojego punktu widzenia byłoby dobrze, gdyby obaj posłowie mogli do partii wrócić. Bardzo dziękuję pani poseł, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Joanna Kluzik-Rostkowska z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej była naszym gościem. Dziękuję.